Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Po tej pierwszej serii no było wspaniale, było pięknie, po drugiej no już znacznie gorzej z humorami. Co tam się stało z Kamilem Stochem? Nałożyły się dwie kwestie. Miał złe warunki, takie to obróciło się wszystko z tyłu i troszeczkę znowu mu to uciekło do przodu. Pokazał się taki stary błąd. Widać, że to jeszcze nie do końca jest ustabilizowane i w warunkach takich no, trudniejszych, jakimi są zawody, no, nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. No właśnie, czy tutaj też miała znaczenie ta presja? No bo jednak publiczność, wszyscy za Austriakami, czy mógł się tutaj Kamil troszeczkę zestresować? Każdy zawodnik stając na górze jest pod presją, bo to są zawody, rywalizuje i na pewno jest to czynnikiem, który nie ułatwia, ale presja jest też dobra, może motywować, także tutaj tego się nie da jasno rozstrzygnąć, czy tak, czy nie. Po prostu wystąpił błąd polegający, taki typowy błąd Kamila, że to poleciało do przodu. Można mówić, że jeszcze po prostu u Kamila Stocha nie ma tej stabilizacji formy, bo chyba ten skok serii próbnej też był słabszy. No, tak jak powiedziałem to przed momentem, że brakuje pełnego ustabilizowania takiego i w momentach, w trudniejszych sytuacjach wychodzą na wierzch jeszcze błędy. Ale myślę, że to nie jest jakoś tak specjalnie dużo, bo zaczyna być większa ilość skoków udanych. Ten pierwszy skok w pierwszej serii, czy cokolwiek można tam zarzucić, to był idealny skok praktycznie. Ten pierwszy skok już był z takim błędem lekkim, natomiast to jeszcze było wszystko w granicach takich, że to funkcjonuje. Można się cieszyć, że Maciek Kot zdobył kolejne punkty. Chyba oddał dwa skoki na swoim poziomie? Nie, ten drugi był trochę gorszy od skoku pierwszego, skoczył dobrze serię próbną, skoczył dobrze serię pierwszą i wczoraj skakał, no można powiedzieć, że od Garmisch skacze na takim równym poziomie i można liczyć na to, że w kolejnych konkursach też stać go na zdobywanie punktów. Stefan Hula, no tutaj chyba zepsuty skok, ale też za manem nie wydawało się, że nie ma za dużych szans. No. Zawodnik skacze przede wszystkim sam ze sobą, a system później ustawia wyniki par. Natomiast faktycznie był na zdecydowanie gorszej pozycji wyjściowej, aniżeli pozostali nasi zawodnicy. Jakie teraz zmiany przed mistrzostwem, no bo miał być tam trening w Ramzał? Trening był w Ramzał, natomiast efektów tego treningu nie znamy, byliśmy tutaj na zawodach. Dziękuję bardzo. Proszę.